Nasiona jeszcze na poziomie są takim stabilnym dosyć, bo rozmawiałem w sklepie, że jeszcze nasiona nie podrożały tak bardzo jak właśnie nawozy i środki ochrony roślin. Będąc w sklepie nasiennym, to usłyszałem taką rozmowę, że po prostu już hurtownia oferuje cenę 20-litrowego pojemnika glifosatu w cenie 1200 zł, gdzie jeszcze na jesieni kosztował on 700-800 zł kosztował. Dużo pieniędzy wydajemy na środki, na herbicydy, głównie na glifosat, który bardzo poszedł w górę. Cena glifosatu poszła bardzo w górę. Zdaje się, że nawet pięciokrotnie. A my przy uprawie porzeczki czarnej, przy takim areale, jaki posiadamy, 40 hektarów, używamy dosyć dużo tego glifosatu, bo zresztą bez tego środka ochrony, bez tego herbicydu, nie jesteśmy w stanie poprowadzić plantacji. Myślę, że no, muszę stosować coś bez względu na cenę. No nie wiem, może jakoś później będę próbował stosować ten produkt, no ale muszę, no bo przecież dziobkami nie będziemy wydziobywać spod drzew chwastów, a wilgoci widać jest co niemiara. Nie wiadomo, jak to będzie latem, ale chwasty niestety co roku rosną i trzeba je pryskać. No. A tutaj ekologom się wydaje, że można nie pryskać, no to się nie da tak. Po prostu nie ma ludzi do pracy, żeby dziobkami to wydziobywać. No.